Zastanawiałem się kiedyś, co było, gdyby został zorganizowany mecz pomiędzy rodowitą reprezentacją Francji, a właśnie tą nierodowitą. Pewnie nigdy o tym nie myślałeś, ale dzisiaj to zobaczymy, więc siemano, ja jestem Skydum. No i ten pomysł ogólnie wymyślił ten koleś, więc ten koleś jest mądry, ale głupie. Dobra, to... ale wymyśliłem. Ja dzisiaj wyglądam jak totalny ziomek. 154. To nieważne, ja wam dziękuję za ostatni wynik, tutaj macie z Polską, bo ogólnie powiedzieliście, że seria jest gitowa, tu macie wyniki ankiety i jeszcze zostawcie tego suba, no i ja mogę się zamknąć, no i możemy chyba zacząć, bo w sumie nie wiem, czy mogę coś jeszcze mądrego powiedzieć, chyba nie, jak na mnie to i tak dużo. Nie stać się na wymarzony skład? No to zapraszam cię na supercoinsy.pl. Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na twoje konto. Nie zapomnij, że z kodem Skydum masz 5% zniżki. Dobra, i tak wygląda skład właśnie nierodowitych Francuzów i tym razem uznałem, że wam powiem skąd pochodzą, żeby nie było żadnych pytań. Więc tam Griezmann ma pochodzenie niemiecko-portugalskie, Benzema ma algierskie, pochodzi z Algierii, Mbappé dokładnie z Kamerunu, Pogba z Gwinei, Matuidi z Angolii, Kante z Mali, Mendy Senegal, Umtiti Kamerun, Kimpembe Kongo, Malcui Maroko, Areola Filipiny, Mandanda Kongo, Tolizo Togo, Fekir Algeria, Ben Yedder Tunezja, Dembele Mali, Ndombele Kongo, no i Gameiro na koniec Portugalia. Dobra, i tak wygląda reprezentacja Francji, rodowitych Francuzów, i tak od razu powiem, żeby nie było. La Gazette, Coman, co tu robi Kante? I Lemar pochodzą, mają pochodzenie gwantelupańskie, nie wiem, czy tak można odmienić, no ale Guantanamo, po francusku Guadeloupe, jest to departament zamorski Francji w Ameryce Środkowej, a departament zamorski Francji, może już wam te słowa coś mówić, ponieważ, no nie, to nie kliknę, ponieważ departament zamorski, po francuski departement, o kurde, dom, nazwa francuskiego terytorium, terytorium francuskiego, więc należy do Francji, więc oni urodzili się jakby w Francji. Najbardziej się zdziwiłem, że Payet jest rodowitym Francuzem, bo nie wygląda za bardzo na takiego. Kokleł też mnie zadziwił. I jeszcze Laporte ma obywatelstwo hiszpańskie, ale obywatelstwa, pochodzenie to dwie różne rzeczy, więc dlatego on tu jest. I Hernandez też ma tak samo. I Varane też właśnie należy do departamentu francuskiego, ale jakoś inaczej to się nazywa, jakoś na M, nie pamiętam właśnie teraz. No więc jeśli o kimś zapomniałem, na przykład, no nie wiem, że Rabiot ma korzenie greckie, to napiszcie o tym w komentarzach, albo po prostu zapomniałem o jakimś zawodniku, to napiszcie o tym. No i teraz już przejdziemy do meczu, do meczów, chyba tak. Dobra, jak coś, to mamy poziom legendarny, 22, gęste chmury i sędzią jest Dario Nueseli, znany sędzia, wiadomo. No i zaczynamy spotkanie, rodowici Francuzi kontra ci nierodowici. Benzema tutaj, czy poda mu? O, czy zdąży? Kante, dośrodkowanie, Pogba, uderzenie, ale Loris nic nie musiał robić. Matuidi, ale długa piłka, jednak zamknę sobie i chyba to wyjdzie. Loris ratuje. Griezmann. O, dobrze. Griezmann. Co? Czemu nie dośrodkował? What? O, teraz dośrodkowanie, ale teraz to za późno. Ale jeszcze... Czemu? Griezmann jest jakiś dziwny. Rabiot, ale teraz będzie akcja. La Gazette. No, nie może tego zmarnować. La Gazette, ale marnuje tą sytuację. Co? Czemu on tak to zrobi? No zobaczymy, ostatnia pewnie akcja w tej połowie. A dużo się nie działo, oj dużo się nie działo, ale teraz, o Laporte. To weł. O, dawaj. Pavarti, Umtiti, ale może samobój? Nope. Nie. Śmiesznie by było, ale nie tym razem. Tutaj Kokleł, Payet, La Gazette, uderzenie, ale Areola broni. Pierwsza tak naprawdę groźna akcja. Laporte, Kokleł, Payet, La Gazette, ale co to za uderzenie. Benzema. Malcui, ale podanie. Mbappe raczej zdąży. Mbappe, co zrobi? Uderzenie, ale Loris spokojnie, bo w sumie było prosto w niego. Dośrodkowanie od Griezmana, Umtiti, ale tutaj... Wow, co?
Ale mój komentarz był teraz błyskotliwy. Ale czemu taki żółty jestem? Fekir, Fekir. Ale tu porobi i będzie świetna akcja to Lizo, ale tutaj Rungier. Właśnie, nie, na pewno tak się nie czytam. Rungier. Koman. Koman. La Gazette, Koman. Podanko do Lemara, Lemar, ale porobił. Lemar, Lemar, dośrodkowanie, czy będzie bramka? Nie będzie bramki, ale jeszcze piłki nie traci rodowita Francja. No Kokleu to nie wiem co chciał zrobić, ale okej. Jezu, ale jestem żółty. Do Tolizo, Tolizo, Tolizo. Tutaj świetnie Fekir wyszedł, ale on chyba go nie zauważył, ale tutaj coś wymyślił, uderzenie. Ale nad bramką, niestety. Dembele, no i chyba oficjalnie mamy karne. Chyba, że jeszcze tą akcję poprowadzą, a jak będą tu klepać, to na pewno sędzia przerwie. I tak zrobił. No i mamy właśnie teraz karne. Tu może wszystko się wydarzy, więc na początku La Gazette kontra Areola. No i La Gazette spokojnie wykańczy tą akcję. Loris i Griezmann się myli. Ma ciężej. Coman też się myli. Loris i Benzema trafi, więc mamy 1-1. Mimo czego, nie wiem. Ale tutaj Lemar. Lemar wykańcza to. To jest Dembele, Loris, ale ładnie. Co? Czemu tak przerwał szybko? Dobra. Sanson! To się nigdy nie skończy. Fekir. Trafia. 2-2. No co się dzieje? Czemu to tak szybko przemija? To jest Rungier. Rungier Areola. No i Francja rodowita ma problem. Loris musi obronić. To Lizo. I nie trafia. Nie trafia. Mamy dopiero dwa strzelone karne, a tutaj Kokleu. Jak on tego nie obronił? No i znowu ta sama sytuacja. Jeśli Loris wybroni, no to wygrywają. Umtiti. O, czemu się nie rzucił? Czemu mnie to jakoś nie zdziwiło? Loris już strzela. Loris Areola i Areola okazał się lepszy, a teraz Areola kontra Loris. Zobaczmy, Areola. Loris! Oh no! Dobra, jak coś się wydarzy, to wam pokażę. Koniec! W końcu się zakończyło, no naprawdę tych karnych było mnóstwo. No i punkt leci na konto nierodowitych Francuzów. No te karne były mega wyrównane, ale w końcu musiała się zakończyć, no i... Tak to się kończy. Pierwszy punkt dla nierodowitych Francuzów. Dobra, i tak to wszystko wygląda. Tutaj macie skład właśnie reprezentacji nierodowitych Francuzów z Griezmannem, Mbappé na ataku, w pomocy Kante, na obronie Umtiti, a w bramce Areola. Ustawiałem jak coś overallami, a tutaj macie jeszcze reprezentację właśnie rodowitych Francuzów, La Gazette, Tovel, Laporte, Coman i Loris na bramce. No ten pad już mi się nie przyda, ten też. Urążki tu mam. Tovel, La Gazette, Tovel, ale traci piłkę i Griezmann ma szansę uderzenia, ale niepotrzebnie tak uderzył. Laporte. Uderzenie! Areola broni. Uderzenie, co? Co odwalił Areola, to nie wiem. Ale no, Laporte strzela, szkoda, że nie było powtórki, ale Areola. Co zrobił chłop? Ale tutaj druga akcja, La Gazette, ale wolno biegnie podanie łany do Tovel, ale Areola teraz łani broni, a Tovel prawie zginął. Kante, Griezmann, Kante! Obok. Śmiesznie wygląda ten sędzia taki oficjalnie ubrany w magazynie. Griezmann. I uderzenie Mbappe, ale Loris po raz kolejny broni. Tutaj szybka kontra, Coman. La Gazette, Coman, o Jezu, Tovel się minął, nie, to Laporte minął się z piłką. Umtiti, uderzenie, o, ale pech, Umtitiego, słupeszek. Laporte, Tovel w kantę. I tutaj doszedł Laporte, o, co? Jak? I La Gazette ma szansę, czy poda jeszcze tam do Comana? Nie podał, szkoda, Coman by mógł to wykorzystać, no. Ej, te rzuty rożne w wykonaniu rodowitych Francuzów są dobre. Dobra, teraz może nie. Ale Coman! O, znowu teraz o piłkę. La Gazette ma szansę podwyższyć prowadzenie, ale Areola tym razem się nie myli. No i jeszcze rodowici Francuzi mają i tu świetne podanie. La Gazette świetny w tym meczu i niestety nie udaje mu się strzelić.
A zasługuje na bramkę Laporte i Areola chyba broni. Dokładnie tak, porączka. 1-0. No i rodowici Francuzi tym razem wygrywają, więc mamy 1-1. W sumie podobnie jak w poprzednim odcinku, ale zobaczymy, co się wydarzy w ostatniej rundzie, może tak. I tam dużo osób pisało właśnie, żebym losował własne zasady, więc ja się obracam. Główki woleje. Dobra, może być. No i zaczynamy. Kante. Matuidi, Pogba, ale ma szansę, Pogba! I karny! O nie, pewnie nie trafi, bo jak wtedy tak wykonywali te karny, to masakra. Griezmann kontra Loris, Griezmann! No i Griezmann trafia tym razem. Griezmann, dośrodkowanie i tutaj Kante, czy wyskoczy, no... Kto by się spodziewał? No i to ładne podanie do Kante, ale niestety Loris okazał się szybszy. Dwa strzały, jeden celny, to z karnego, ale tutaj jest naprawdę dominacja. No! O! Aj! Ale tutaj jest jakaś szansa, ale Pogba pewnie dośrodkowuje, no i na Kante. O, i uderzenie! Co? Czemu on to zrobił? Drugie, ale tutaj jest szansa. Lacazette faulowany i jest duża szansa. Wiadomo, rzut wolny, a rzut karny, no... Ciężko może być, ale zobaczymy. No i zobaczymy. No, myślę, że to jedyna ich szansa, jeśli trafią. No to mamy karny i mamy! Laporte strzela! Czemu Laporte strzela? On ma takie wolne? Nie wiem, ale udało się, mamy 1-1 i znowu medu karny. O shit. Malkui. Dośrodkowanie na Benzemę! Ciekawa sytuacja. Zaczynamy karne, no, które mogą być ciekawe naprawdę, ale mogą też być nieciekawe. No i zobaczymy, czy znowu karne będą korzystne dla właśnie nierodowitych Francuzów, czy właśnie tych rodowitych, a tutaj już Griezmann strzela i trafia. No i robi się nieciekawie. Coman kontra Areola i Coman trafia. No znowu to będzie, prawda, to jakimś schematem działa. No i obstawiam, że Benzema nie trafi. To nie wyleciało? Naprawdę to schematem działa jakimś. Ale bez sensu. Dembele. Dobra, to Lizo. O, może schematem nie działa, może nie działa. Zobaczymy teraz. Rabiot kontra Areola. Okej. Jeśli Loris nie obroni, no to nierodowici Francuzi wygrywają. A jeśli obroni, no to gramy dalej. I strzał. No i nie obronił jednak. Te karny nie działają schematem. No i dzisiejszy odcinek wygrywają nierodowici Francuzi. Też piszcie, jaki chcecie pojedynek w kolejnym odcinku, bo możliwości może być naprawdę dużo. Może ikony versus Future Stars, bo widziałem to na zagranicznym YouTubie i powiedziałem, dobry pomysł. No i tak to wyglądało. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Zostawcie lajka, subskrypcję, proponujcie właśnie kolejny pojedynek. A ja z wami się żegnam, więc mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem. Yo! Peekaboo, 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 peekaboo.